Hej, Poznań, Piotr Szulc, kolejny wywiad. Ze mną jest Patryk Buchak, podróżnik, fotograf. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, a jesteś z nami tutaj dlatego, że niedawno pojawiła się twoja wystawa dotycząca Iranu tutaj w Starym Browarze. Wystawa niezwykle ciekawa, skupiająca się na kobietach. Powiedz mi, jak to się stało, że zajęłeś się tym tematem kobiet w Iranie? Jest to niezwykle ciekawy temat i myślę, że bardzo mało znany naszym widzom. Tak, zająłem się tym tematem w podróży do Iranu. Miałem taki plan, taką misję, można powiedzieć, aby dotrzeć do kobiet, które nie zostały sfotografowane, ponieważ robiąc research nie mogłem napotkać zdjęć kobiet z plemienia Bandari, takich pozowanych oko w oko, więc to był jakby mój główny cel, żeby przejechać Iran, spotkać kobiety, poprosić o zgodę na takie pozowane portrety. Mhm. Dzięki temu mamy dzisiaj taką wystawę, dzięki za dobre słowa, że jest bardzo ciekawa, że tobie się podoba. Tak, wystawa jest niezwykle ciekawa i powiedz mi, jak dotarłeś w takim razie do tych kobiet, bo to mnie też zaciekawiło, bo temat jest dość niszowy, ale niezwykle uniwersalny, niezwykle ciekawy, ale jak to od kuchni wyglądało? Od kuchni wyglądało to tak, że musiałem pokonać kilka tysięcy kilometrów, przejeżdżając z północy Iranu, zacząłem moją podróż w Teheranie i jadąc na południe wszelkimi dostępnymi środkami lokomocji. To też było jedno z założeń tej podróży, szukając jakby tych kontaktów, które będą mogły, które umożliwią mi dotarcie do Bandari i pozwolą mi na wykonanie sesji fotograficznej. Więc zajęło to troszeczkę czasu podczas tej podróży. Nauczyłem się też wielu rzeczy o sobie, ale też o naszym kraju, o naszej kulturze, spoglądając na to, co mnie otaczało, spoglądając w oczy ludziom, spoglądając finalnie w oczy kobietom Bandari, ale spoglądając też w oczy naturze. Tak, natura jest też tam piękna, prawda, bardzo zróżnicowana, bo mamy piękne góry, mamy piękne pustynie też, tak. Krajobraz jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Ale tutaj chciałbym się też skupić na tym aspekcie kobiet, bo pozycja kobiet w Iranie jest bardzo trudna. W latach 70. i 80. była rewolucja kulturowa, nastąpiło takie otwarcie, a potem pojawiły się inne rządy i nastąpił ogromny regres. Zgadza się. Nastąpił ten regres. Państwo jest bardzo konserwatywne i to właśnie moim zdaniem kobiety bardzo mocno walczą o to, aby było inaczej, walczą o swoje prawa. Widziałem w oczach kobiet pewnego rodzaju ogień i takie parcie do tych zmian i szczerze powiem, że właśnie po drodze spotykane kobiety bardzo mocno mi pomagały w mojej misji i jakby umożliwiły mi dotarcie do Bandari. Finalnie też spotkałem kobietę, która miała dużo wspólnego ze sztuką i ona była moją tłumaczką w tamtym momencie i dzięki niej i doszło do narady wśród Bandari. Samych kobiet, mężczyzn wtedy nie było, ponieważ gdyby byli, myślę, że ta misja by się nie powiodła. Zresztą lokalsi Irańczycy spotkani po drodze mówili mi, że fajny pomysł, ale raczej, żebym się nie nastawiał na to, że to się uda. Mhm. Więc dużo im zawdzięczam, kobietom w Iranie. I nie tylko w Iranie, szczerze mówiąc, a myślę, że przekaz, mam nadzieję, że przekaz jest uniwersalny. Właśnie, przekaz jest uniwersalny, prawda? Myślę, że też na naszą rzeczywistość polską też możemy to przenieść i na pewno przez te ostatnie lata, dekady na pewno dużo zostało zrobione na rzecz kobiet i myślę, że kobiety też są w innej pozycji w Polsce, ale na pewno jest jeszcze wiele, wiele do zrobienia, aby tą sytuację polepszyć. I ten Iran też na pewno nam to pokazuje tutaj w Polsce. Tak, mam nadzieję, że właśnie oglądając te zdjęcia, oglądając wystawę, może taka refleksja przyjść. I nie jest u nas idealnie, bo wiemy, jak w tej chwili rzeczywistość wygląda. Sam brałem udział w czarnych protestach i razem z córką swoją zresztą. Więc myślę, że to jest doskonała okazja, aby o tym pomyśleć i pomyśleć, co jeszcze możemy zmienić. I tu jestem też dumny z mojego rodzinnego miasta, które obserwuję, nie mieszkając tu już od kilkunastu lat, że w Poznaniu dużo się dzieje w tym temacie i Poznań jest jakby mocnym punktem na mapie walki o zmiany na lepsze. Tak, zdecydowanie i myślę, że wiedziemy tutaj pewien prym w takiej otwartości światopoglądowej, która właśnie się w tych też w prawach kobiet objawia. A powiedz mi proszę, wystawa jest do końca maja. Możemy tutaj na przebitkach też obserwować, jak wyglądał początek tej wystawy, otwarcie 28 kwietnia. Ale jest też jedna gratka dla fanów twojej twórczości. Możemy się z tobą spotkać 12 maja.
Tak, ja zapraszam wszystkich fanów też. Dzięki. Ale też nowo poznane osoby, tak, które na przykład nigdy nie spotkały się z twoją twórczością, żeby w ten sposób się, tak, mogły zapoznać. No bo wtedy też opowiesz trochę więcej niż tutaj w tym wywiadzie, jak do tego doszło, skąd ta inicjatywa. Zgadza się. I o każdym zdjęciu pewnie będziesz mógł coś powiedzieć. Tak, tak. Ja fotografię też traktuję jako okazję do spotkania. Jest to na pewno ciekawy pretekst, aby się spotkać, aby usiąść, porozmawiać nie tylko o samej fotografii, ale o takich sprawach życiowych. Myślę, że to jest doskonałe jakby narzędzie, żeby zwracać uwagę na te rzeczy, które nas otaczają, jak wcześniej wspomniałem. Także 12 maja jest spotkanie autorskie w Galerii na Dziedzińcu w Starym Browarze o godzinie 18. Serdecznie zapraszam. Mogę tylko zdradzić, że pokażę dużo więcej zdjęć z podróży. Mhm. I no, mam dużo ciekawych opowieści, bo podróżowałem przez Iran samemu przez miesiąc czasu. Dużo się zdarzyło. Niesamowite. A w jakim miesiącu to było, proszę, powiedz mi? To było na przełomie listopada, grudnia mniej więcej. Jaka jest tam pogoda? Bo tam słyszałem, że dni są bardzo takie przejrzyste, dość ciepłe za dnia, ale noce potrafią być bardzo, bardzo zimne. W zależności od miejsca można tam spotkać w sumie każdego rodzaju pogodę. Mhm. Ja jadąc do Bandarii zbliżałem się do Zatoki Perskiej, gdzie panują ogromne, wysokie temperatury, więc nie było łatwo. I w nocy też było gorąco i tam głównie spędziłem taką większą część mojej podróży. Ale jechałem też przez góry Zagros. Mieszkałem trzy dni z prawdziwymi nomadami, porozumiewając się. Z nomadami, czy ludzie, którzy prowadzą koczowniczy tryb życia, tak? Tak, tak. Porozumiewając się językiem niewerbalnym, takim body language na migi, i muszę stwierdzić, że to była niesamowita przygoda, że, bo w naszej kulturze w tej chwili strasznie dużo mówimy, dużo o sobie, bardzo dużo, jakby mamy duży pęd, a tam tak można było się zatrzymać i taki kontakt niewerbalny gdzieś potrafi być dużo ciekawszą i bardziej prawdziwą relacją niż to, co my uprawiamy tutaj na co dzień, często zapominając, co tak naprawdę jest ważne. Tak, zdecydowanie. I myślę, że też to jest pewną zachętą do poznania Iranu, bo jest to kraj zupełnie inny niż nasz, ale niezwykle piękny kulturowo, niezwykle zróżnicowany i też te tereny są. Pewnie miesiąc tam byłeś, ale to nie wystarczyło, żeby wszystko tam zobaczyć. To pewnie 2-3 miesiące tak naprawdę by nie wystarczyły, ale pewnie warto tam pojechać i zobaczyć ten świat. Tak, ja szczerze polecam i też fotografią staram się łamać stereotypy, bo o Iranie, jeżeli się mówi, to raczej mówi się źle, przynajmniej mówiło się źle. Jest to tak zwane państwo osi zła, propaganda robi swoje. Ja staram się łamać. To pewnie jedna rzecz, polityka, prawda, i tak, ludzie rządzący, którzy pewnie mają różne zamiary, powiedzmy sobie tak, szczerze. Tak, ale mówię o po ale ludzie, ale ci ludzie, ci ludzie, których możemy tam spotkać, pewnie zupełnie na to nie mają wpływu i wiodą swoje życie, prawda? I to też trzeba rozumieć. Zdecydowanie tak, i szczerze powiem, że takiej gościnności, tak otwartych, pomocnych, chętnych w ogóle ludzi, żeby pomóc, żeby pokazać swój kraj, żeby odczarować tak naprawdę to, co się mówi o Iranie, trudno jest spotkać w innych zakątkach świata. Byłem niesamowicie zaopiekowany, mogę tylko ciepło mówić o Irańczykach, których spotkałem na swojej drodze. Zresztą ty też chyba wspominałeś tutaj poza anteną, że... Tak, dokładnie. Też miałem okazję poznać Iran dość dobrze. Niestety nie będąc, albo aż będąc tylko tutaj w Poznaniu, i uważam, że to jest naprawdę kultura niesamowita i pełna takich kontrastów, bym powiedział, tak, że jest to państwo islamskie na papierze, bardzo, bardzo religijne, konserwatywne, ale mam wrażenie, że ludzie często są zupełnie inni. Tak, szczególnie młode pokolenie. Szczególnie młode pokolenie. Inaczej już patrzy na świat, dużo więcej też wiedzą, są bardziej ciekawi i są zafascynowani światem zachodnim. Tak, nie wiem, skupiłem wątek teraz. Tak, spokojnie. Są światem zachodnim zafascynowani, ale mają tą pewną granicę, barierę, że nie mogą wyjść z tego świata do końca, bo są w pewnym sensie zamknięci w Iranie, ale cały czas ta ciekawość, prawda? Czyli podejrzewam, że jak ty też byłeś tam na miejscu, to ludzie byli po prostu cię ciekawi. Co robi gość z Polski, tak, z Europy w tym miejscu? Ja byłem takim oknem na świat. Tacy przyjezdni ludzie ze świata zachodniego są w pewnym sensie oknem na świat, ponieważ tam jest problem z dostępem do internetu. Ja też zauważyłem dość dużo analogii do naszych czasów komunistycznych, więc moim zdaniem... Te represje, prawda? Tak, moim zdaniem walka z systemem, te wszystkie ograniczenia, to pewnego rodzaju zamknięcie, to zamknięte, to też jest tytuł wystawy. Bardzo dużo analogii do naszych czasów komunistycznych, reżimowych, tam jest w końcu reżim, więc w pewnym sensie jesteśmy bardzo... Kolejna analogia, prawda? Tak, jesteśmy bardzo podobni.
podobni i w ogóle my jako ludzie, nie tylko mówiąc o Iranie, ale generalnie o różnych zakątkach świata, moim zdaniem jesteśmy do siebie podobni i wcale my nie mamy prawa oceniać, że nie wiem, nasza kultura jest lepsza w czymś, nie jest lepsza, jest inna. Jest inna. Tak, więc to też jest dla mnie ważne. Takie wystawy też uczą otwartości, prawda, na nowe rzeczy, na inne poglądy. I mam myślę, nadzieję. Że to też jako artysta na pewno robisz, to jest jedną z twoich funkcji. Patryku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy na wystawę. Do końca maja możecie zobaczyć zdjęcia Patryka Buchaka z Iranu, a 12 maja o godzinie 18 jest spotkanie autorskie. Tak, zapraszam serdecznie 12 maja, przyjdźcie mnie odwiedzić, poznaniaka w końcu. Serdecznie zapraszamy.